Panie prezesie, ja mam takie pytanie. Ile piaskarek wyjechało dzisiaj na ulicę Malborka? Znaczy na razie jedna wyjechała piaskarka, tak, panie kierowniku? Dlatego, że my patrzymy, jaki jest rozwój sytuacji, nie? Bo to wszystko są koszty. Jedziemy, zobaczymy, jeżeli będzie dalej, to za chwilę pójdzie następna, bo my tak działamy, że nie wszystko naraz, bo to się monitorujemy na bieżąco, najpierw jeździ po tych najbardziej uczęszczanych szlakach i takich, które są trudne potem do transportu drogowego. My je znamy, na przykład Konopnicka, Mickiewicza jest takim miejscem, które no, wymaga szczególnego dozoru i inne w mieście. Tutaj już moja drużyna tu jest bardzo doświadczona. Także to jest cały czas. Czy spływają do Państwa informacje o tym, że są gdzieś utrudnienia w ruchu? Znaczy, tak, najczęściej monitoruje nas policja. Policja często też takie informacje zgłasza. Ale i mieszkańcy, mówi tu kierownik, jest akurat odpowiedzialny za te sprawy, mówi, że też i od razu mieszkańcy dzwonią, jak jest coś nie tak. A ile piaskarek docelowo jest przygotowanych do interwencji? Znaczy, my mamy 3 piaskarki samochodowe, te duże, i 3 małe te ciągniki z tymi rozrzutnikami. To wystarczy na nasze miasto, nawet przy dużej nawale sobie z tym radzimy. Czy chodniki państwo też tak, dzisiaj? Tak, bo to są już te właśnie ciągnikowe. Właśnie te 3 małe są przede wszystkim ciągnikowe, znaczy chodnikowe. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.